Okej, okay. Witajcie, cześć i czołem, Adek4K z tej strony, witam w takim czystym teście, jeśli chodzi o internet, Power LTE, sieci plus z routerem od UIDU 200 przerobionym przeze mnie. Tutaj w tle już od razu zapuściłem Steama, by zobaczyć, jak ten internet się będzie spisywał. Powiem tak, z uwagi na to, że bardzo dużo liści urosło na drzewach i niestety okazuje się, że w dalszej części, że tak powiem, pola, no, światło anteny jest zakłócone, niestety, ale parametry, jeśli chodzi o jakość sygnału, mam około minus 9, minus 10, więc jest całkiem sympatycznie, ale moc sygnału całkiem mocno spadła. Ja wiem, że mówiłem o tym, że moc sygnału nie jest równoznaczna z mniejszą prędkością, no niemniej jednak jeżeli jest moc słaba, ona ma jednak jakiś wpływ. Nie ma dużego, ale jeżeli jest moc słaba, to znaczy, że ten sygnał jest bardzo chwiejny, więc i ta quality na kilkanaście milisekund czy kilkadziesiąt milisekund potrafi skoczyć i tą prędkość będzie ciapał specjalny algorytm na stacji bazowej i w modemie. Więc dobra, w związku z tym, że Steama mam już odpalonego, jak widzimy, ta prędkość tutaj strasznie skacze, wezmę na wszelki wypadek go, że tak powiem, a co tu mi się, pobieranie, graj, a wstrzymaj, ok. Wstrzymam sobie tutaj, wejdziemy sobie na jakąś stronę, no podejrzewam, że na speed testa. Tylko że w odróżnieniu od ostatnich testów, które przeprowadzałem tylko na speedtest.net, wejdziemy też sobie na jakiś inny speedtest. No, ładuj się. Aha. Proszków. Może być i proszków. Nie wiem, czym to się ma, ale różnie ten speed test wykrywa, że tak powiem, lokalizację. Raz proponuję, o proszę, 30. Warto wspomnieć o tym, że mamy godzinę 23.11, więc teoretycznie rzecz biorąc powinno być po godzinach szczytu, ale albo po prostu za dużo, że tak powiem, straciłem jakości i mocy sygnału, żeby te większe prędkości osiągnąć. Ale fakt faktem, odkąd zaczęły drzewa listkować, nie jestem w stanie osiągnąć prędkości większych niż 70 mega. Trzeba tylko powiedzieć o tym, że no niestety u mnie na dworze jest taka siępi deszcz, więc to też ma bardzo duży wpływ na prędkość, czyli warunki pogodowe ogólnie. Weźmiemy sobie, walniemy jakiś do serwer, do Skyneta jeszcze i zmienimy jakiś speed test. Przepraszam, ale niestety ten action mi strasznie zmula kompa. Tak swoją drogą muszę nagrać ten filmik, o którym obiecałem, że powiem, na czym nagrywam i tak dalej, i tak dalej. No, Skynet DC jest ponad 30, 31. No powiedzmy, że jest przyzwoicie, nawet jak na warunki, gdyby to były, okazały się wartości maksymalne. Myślę, że 30 mega to i tak jest całkiem sporo. Dobra, już nie będziemy tutaj czekać. Speed test, jakiś walniemy sobie, szukamy. Może być i komputer świata. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest na tej, no, okla, więc no dobra, uwalniemy. To jest na tej samej infrastrukturze, także myślę, że chociaż nie, to jest to komputer świata, więc może. Nie, mniej więcej jest to samo. Dobra, zmienimy jakiś speed test. Speedtest.net, speedtest.pl, w ten sposób. Najlepsi dostawcy internetu w Polsce. Ranking mobilny.
Plus trzeci. Orange wyprzedziło i jasne. Ile ciekawe, ile posmarowali. Nie żebym był jakoś tam wybitnie za... nie żebym był jakoś tam wybitnie za tym plusem, bo ja nie uważam, żeby on jakoś tam wybitnie święty był. Więc proponuję zajrzeć na mój filmik na temat vloga, na temat mojej pracy w cyfrowym Polsacie i w plusie. Więc wtedy się powinno troszeczkę rozjaśnić. Też twojego łącza internetowego. Dobra, start. Opóźnienie 144 milisekundy. No ciekawe. O ludzie, sorry, sorry za ziewanie, ale to już jest moja godzina, więc jeszcze tylko to podstawowe obrobię i wrzucam i lecę spać. Dobra, może taki bardziej test użytkowy, tak? Kolejny zresztą. Poza tym, że komp mi zamula, to dużo się nie okazuje. Sprawdźmy mi timing. Walniemy ten. To jest właśnie ten filmik, o którym mówiłem, czyli moje przemyślenia na temat pracy w cyfrowym Polsaty. Bez problemów też się ładuje. Sprawdźmy tutaj. Coś skacze strasznie ta prędkość. No ale nadal nie zmienia faktu, że się ładuje znacznie szybciej niż ogląda się, więc nie próbowałbym, że tak powiem, na siłę pokazywać jakiś tam wad. Sprawdźmy sobie jakieś pingi. Sprawdzimy pingi pod bez pobierania. Kropka. A weźmiemy na interię. Kropka. PL. O, coś się pomyliłem. A pin. Ping łamane przez te www. Kropka. Interia. Kropka. PL. A czemu? A. Dobra. www.interia. Powinno być dobrze. Dobra. Do interii mamy, no, liczmy około 60 milisekund. Z drobnymi skokami. Pewnie właśnie związanymi z listką, z listkowaniem. A teraz wznowimy pobieranie. Niech się tutaj łącze nam dociąży. Kopyta ruszyło. O kurwa, jakie pingi. Time out nawet wyskoczył. 107, 85. No, mógłbym powiedzieć, że po tym pierwszym takim wahnięciu się w miarę stabilizują, ale ewidentnie widać, że pobieranie z całkiem sporą prędkością ewidentnie przeszkadza. Tylko tak jak mówię, to są różne warunki. U jednego będzie tak to wynikało, u innego zupełnie inaczej. Wszystko zależy od sprzętu, od że tak powiem, komputera, również karty sieciowej, ilości kilometrów do BTS-a, czy mamy liście po drodze i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jakoś tam raz tygodniowo postaram się wałkować ten temat w miarę sukcesywnie, jak te drzewa będą coraz większe, te liście puszczać. Bo i tak pewnie nie wejdę jutro ani pojutrze na drzewo, żeby tą antenę przemienić, więc będę sukcesywnie co tydzień jeden, dwa filmiki wrzucał z postępami, że tak powiem, rośnięcia krzaków i jaki wpływ to ma na mój internet. Dobra. Wstrzymajmy to może. Sprawdźmy, czy się pingi uspokoiły. Jeszcze sprawdzę timing, żeby nie przekraczać w miarę możliwości 10 minut. Dobra, tutaj ten link już mogę wyłączyć. Spróbuję jeszcze pobrać plik z GTS Node.
Kiedyś był taki test. Więc, znaczy test pobierania plików się zaznaczało, a tutaj teraz wyskoczył speed test. No nie, no to może walniemy. Skoro już jesteśmy. Ciekawe, ile dobije. No, mniej więcej jest to samo. Dobra, mniej więcej mnie nie interesuje. X i not. O, to było to. Z szybkich serwerów pobieramy plik na dysk SSD. I sprawdźmy. No, ładuj się. Prędkość. No, 3 mega. To nie jest w zasadzie złą prędkością. Czyli jest przyzwoicie. Dobrze. Krótka też informacja na koniec. Pamiętajcie o tym, żeby w komentarzach pisać jakieś informacje, co byście chcieli, żebym zrobił. Czy byście chcieli, żebym jakieś inne testy zrobił, być może do konkretnych stron. Ponieważ no, ja nie używam tego internetu, Bóg wie jak zaawansowanie, więc ja też pewnych rzeczy mogę nie wiedzieć. Dlatego proszę Was o to, żebyście w komentarzach pisali ewentualne pytania dotyczące tego internetu, propozycje, co powinienem zrobić, co nagrać, co jakiś test przeprowadzić. No takie rzeczy, które byłyby bardzo dla mnie pomocne. Ja postaram się wszystkie je w wolnym czasie sukcesywnie spełnić. Mam nadzieję, że taki no, w zasadzie szybki test się Wam w jakiś tam sensie spodobał. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach, bo działa na mnie to bardzo motywująco. I pamiętajcie, proszę Was bardzo, o tych komentarzach z pytaniami, ponieważ dla mnie to jest bardzo ważne, być może dla osób, które mają większe problemy niż niektórzy z Was i ja również teraz w tym momencie rozwiążą przez to, że jakaś tam dyskusja się nawiąże w komentarzach pod moimi filmikami. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, Adek 4K z tej strony, na razie i hej i cześć.